Cześć, 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 witajcie drodzy widzowie. Dalej bawimy się tymi filmikami na temat tego Shorts, YouTube Shorts. I parę słów na temat tej wersji KDN Live. Tutaj mamy wersja 19.12.3 i ona jest już stabilna. Ta 20.12.2 jest nawet bardziej stabilna, także nie ma problemów w zasadzie z KDN Live. To w tej chwili jest bardzo, bardzo dobry, wszechstronny i w miarę łatwy do opanowania program. Właśnie próbuję tutaj różnych rzeczy i kombinacji, jeżeli chodzi o te efekty. I ten jest dosyć ciekawy. Pozwala keyframes powstawiać i po prostu tutaj ten plusik się naciska i daje keyframe, i można w ten sposób obrócić coś. Tutaj jakieś inne efekty, na przykład jest dissolve, to nie wiem, czy to ten to zdaje się dopiero po renderowaniu wychodzi, ale też można tutaj sobie poustawiać. Te wszystkie efekty. Tutaj jest Dodge, tutaj jest ten Dissolve. Softness, zobaczymy taki. No, także KDN Live jest zupełnie spoko i jeżeli ktoś, szczególnie jeżeli ktoś zaczyna, to jest chyba najlepszy program na początek. OpenShot w tej chwili nie jest jeszcze taki dopracowany jak ten. Też jest ma duży potencjał i jeżeli się chce zrobić ten pionowy układ, to po prostu jeżeli się robi render, tutaj ten MP4, ale w project settings trzeba po prostu w custom wybrać vertical HD 30 fps albo 60 fps i to wtedy wychodzi frame size 1080 szerokość i 1920 wysokość. Także to no i widzieliście, to działa. Można w ten sposób zrobić. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć.